wojence ładne. Kiedy komuś szep odpadnie, będzie gulasz, będzie zupa. Nie ma co marnować trupa. Czy zagram fabułę? Ostatnio jak grałem, to pytali, czy zagram pobocznych trochę. To może i to, i to? No teraz to robię. O! Nie wiem. Chcesz obejrzeć nasz mały... Nilfgaard? O kurde! Średni pancerz. Cały nilfgaardzki set. I dość tanio, szczerze. A miecze na dziś... O karty? Nie kupiłem kart? Manekin do ćwiczeń. Dobra. Z nim w gwinta nie grałem? Co ty gadasz? Faktycznie. Mam ochotę na partyjkę gwinta. Tego mi trzeba. Kali kartę trzaskającym rus i natychmiast ją zagraj. O kurde. No to w sumie na mnie to trochę takie... O, useless. Jednostka za jeden? To jakiś troll jest. A może full face, cała naprzód, all in? Nie, nie, rozsądnie. Katapulty? Chociaż nie, bo katapulty mogę dać na następną. Poklikam się tak, o. Tak raczej na niego wygramy. Jakby teraz spasować to, on używa wtedy jeszcze jednej karty i wygrywamy wszystko w nexcie, bo mamy mocarne karty. Chyba tak będzie najlepiej, bo on już teraz ma jedną mniej. Ma 5 kart. Pewnie miał jeszcze jedną więcej, bo tą wygram. Róg i katapultę następną i wygrywam. Chociaż jedną katapultę mogę chyba użyć. A, wygraliśmy. Co ja zrobiłem? Kogo zagrałem? Chwila. Co ja zagrałem? A, bo Yennefer to medyczka! Zapomniałem, bo to jest nowa w talii. Kurwica. O Jezu! To źle, bo mogłem dwóch rębaczy sobie w nexcie dać. Chyba nie można gridować, ale i tak wygrana. Nie ma karty, która by mu znaczy jest, ale... Jak on użyje trzaskającego mrozu, to i tak wygrałem. Nie może zresztą, bo... Wiem, że nie trzeba. A chcę napluć na bota. Jak karta pożoga może, co? Shillard Fitz Ostelern. Jeszcze z tą babką? Tak? Masz ochotę na partyjkę gwinta? Kurde. O, dobrze, dobrze. Papa, co się dzieje? Teraz największy syf trzeba wystawić. Co jest największym syfem, co się nie przyda? Zoltan. Nie wystawił szpiega? Co? O Jezus. No nic, no może wystawi jeszcze tego szpiega. Coś nie kombuje, takie useless jednostki, żeby szpiega. Co ty robisz? Mam katapult tyle z rogiem. Następną na pewno wygrywam, na 1000%. A tą nie wiem. A, to są na niskim poziomie boty, możemy lecieć cokolwiek i wygramy w zasadzie. Kurde, o jeden mnie przebija. No rębacza nie chcę używać. A może manekin, żeby turę? A chociaż nie, bo sobie... Chociaż mogę użyć rębacz. Zmanekinować to i tak to wygrać? O chuj! Ale mocna jednostka! Jasny gwint. O, dwa rogi. Jakby miał łuk jakiś. Niby Yennefer jest, ale stracę jej pasywkę. Aha. A co jest z tym? No to wystarczy to. Dzięki, Fisu. 4 karty na 5, a ja z rogiem jeszcze. Kurde, jak to zadziała z tym? Jak przyzwę to, wezmę to... Nie, jak wezmę... Na tył, wszystko na tył trzeba walnąć. I będzie łatwo. Oj. Misklik jakiś poleciał. Nie wiem, jak się nie mam... O Jezus, ty! Co jest? Jak się nie mam mrozu na takie rzeczy, to jest katastrofa, mam jeszcze 3 karty. Wjebałem. Bez mrozu na to się nie da ugrać na potwory. Albo masz mróz, albo... A, jeszcze szpieg. Aha, nie mogę manekina przewrócić. Tylko jednostki. I jeszcze medyk. A to jakiś inny medyk, co to? Powiększa o jeden siłę kart wszystkim wszędzie, liczając się. Ze wszystkim wygrywam, a z kobietą przegrałem. Nie wiem, co się tu podziało, unlucky jakoś było. O, mróz na potwory i wygrana. Dwóch szpiegów. Medyczka. Może ja dobiorę teraz manekina. Proszę, manekin! Manekin! Kurde, dostałem tego chłopa useless. Pogodę pod sam koniec. Nie no, to musimy ugrać. Tylko jak, żeby nie za mocno to ugrać? Medyk i szpieg? No może to zadziałać. Co dobrało? Jeszcze gra? On musi mieć czyste niebo, bo ona musi mieć czyste niebo, bo inaczej to nie miałoby sensu. Coś za 6 mam? Pasuj? Nie! Na spokojnie, to ugrywamy i następną też. Jak mam pasować, jak przegrywam? Ja cię pierdolę. Mróz? Po co? Jest czas. Gówno jednostek się pozbywam. Przegrał raczej. Chyba, że ma pogodę.
Chociaż ta karta nie była głównym. Chodzi o to, że on mógł mieć pogodę. Jak mu użył to i użyłby czystego nieba, to złe zagranie było tej karty. 31. Chyba dychę najlepiej będzie jedną. Chociaż sekundę. No, chyba dychę jedną. A, to są potwory przecież. To on może tu zaraz nasrać. Tyle to ona. O, jest! No i nasra tych potworów. Chore to jest, naprawdę. Potwory są strasznie mocne. Trzy karty ma ciągle. Jeszcze może wygrać niestety. Jezus. Co ona? Skąd ona tyle... Jeszcze ma śpiega za zero. Pożoga? No nie, mam nadzieję, że nie. Dobra, wygrałem. Ale jakby dostała lepsze karty, by wygrała. Van Hemar, co to za karta? Jakie to ten? To jest... Agu, no totalne. A, ciuszki jeszcze muszę założyć, nowy set. O kurde. Nie no, zajebisty set. Jak kocur wygląda. Sztos. Wydaje mi się, że trzeba by było jutro coś fabułki tknąć, bym powiedział. Ale jest jeszcze jedno poboczne zadanie i jedno zlecenie Wiedźmina. Zrobimy te dwa i jutro fabułkę. Sorry, tkniemy. Taki plan jest. Nie zrobiłem nawet dziś jednego questa fabularnego. Czy zrobiłem? No nie. Nawet jednego. Co mamy teraz zrobić? Podczas podróży po słonecznej, choć zniszczonej wojną krainie w okolicach Oxenfurtu, wiedźmińskie zmysły Geralta wyłapały dziwny dźwięk. Coś między niezdarnym śpiewem a zawodzeniem zażenanego cielaka. Mój przyjaciel nie byłby wiedźminem, gdyby nie postanowił zbadać tej sprawy. Dali się kurwa oklepać jak nowigradzkie dziwki. Jak się oklepuje nowigradzkie dziwki? Niech żyje radowy. Nie wiem. Biczem. Nie mam pojęcia. Kurde, tu jest karczm, ale to nie, nie. Mogłem tu tepnąć, byłoby. Jezus. Dobra, już przepłyniemy to. Hop. Kurde, jaka ładna ta gra. Nie wiem, ona równie dobrze mogłaby być w tym roku wypuszczona. Nie wątpię, żeby ktoś na grafikę narzekał. Sędziwy rozum na potęgę. Możesz wszystkim chwalić się. Sędziwy rozum na potęgę. Możesz wszystkim chwalić się. Te, ludź, tu redańska armia stoi. Przejścia nie ma. Nie będziesz kradnął łodzi. I gdzie ta redańska armia? No, przecie tu stoję. Co, ludź nie widzi? Zaciągłem się do armii króla Radozwida V. I mam rozkaz bronić łodzie. Te łodzie są w marnym stanie. Miałem bronić łodzie, ale nie było drewna na ten taki płot do obrony. Trochę jak hardkorowy koksu ma akcent. Zrobiłem płot z łodzi i teraz łodzie bronią się same. Kto cię zwerbował do redańskiej armii? Żadnych werbli nie było, ale były żołnierze. Setnik mówi... Pilnować łodzie, bo ich chłopi mogą ukraść, bo to ich. Ja nie rozumiem. A ja chyba tak. Skonfiskowali te łodzie chłopom i bali się, że chłopi będą próbowali je odebrać. Co było dalej? Setnik poszedł, a żołnierze pili. I tak śpiewali, że ho, ja słucham. Ale chłopi przyszli z kosami. Ja chcę pomóc armii. Idę, a wtedy chłopi w krzyk. Żołnierze w krzyk. A ja wcale nie mocno. Ale oni leżą. Żołnierze też. Ale rozkaz był pilnować łodzie. To ja pilnuję. Ja teraz żołnierz jak się patrzy. I nawet śpiewać umiem. I śpiewać? Nie, już słyszałem, nie trzeba. A gdzie są ciała? Żadnych tu nie widzę. Ja był głodny. Brzydko marnować jedzenie. Chłopów nie szkoda. Kolegów trochę szkoda. Posiłku nie szkoda. Rozumiem. Wojna rządzi się swoimi prawami. A ludź też żołnierz?
Nie. Ja mogę cię zrobić, żołnierz. Wtedy ja setnik. Ja mówię, przynoś farbę i ludź przynosi farbę. Jaką farbę? O czym ty mówisz? No farbę czerwoną i białą. W mieście mają. Ale ja nie mogę iść, bo jak pójdę, to chłopy zara łodzie zabiorą. Złe chłopy. Spróbuję zdobyć tę farbę. Dobry ludź. Armia redańska ci tego nie zapomni. Jak to na wojence ładnie, kiedy komuś lep odpadnie. Będzie gulasz, będzie zupa. Nie ma co marnować trupa. Ej, dalej nie pamiętam. Tak właśnie. Czego ci trzeba? O kurwa. W karty możesz zagrać ze mną już dziś. On legendę daje za winka? A czemu powiedziałeś? Mogłem przecież sobie sam zobaczyć. Królestwa Północy to pogody tak średnio ogólnie rzecz biorąc. Czekaj, co? Chyba szóstkę, nie? Chyba, że czwórkę odrzucę i se przyzwę. Szpiega, ale szpieg i czwórkę i se przyzwę. O kurwica. Tylko teraz dwie karty muszę użyć. To idealnie w zasadzie. Ale... Chyba lepiej być nie mogło. W sumie wygrywam nawet teraz. Nie muszę... Nawet nie muszę słabych. Przyspieszmy to. Wszystko wystawiam. A jakby to spasować? To wtedy na 1000% wygrywam następną już. Bo on musi dorzucić jeszcze jedną. Oj. A, on dostaje kartę, bo ma Królestwa Północy. No ta... Ale bez znaczenia większego. Ja chociaż jak ma róg? Nie no. Nie, mam dobre karty. Troll czeka? No czeka, ale partyjkę szybko zagramy. No to w sumie, a... 130. Trzaskający mróz. Czyli kłamał widz jednak. Biało-czerwone. Biało-czerwone, kolor niezwyciężone? Chyba nikt nie ma. Nie wiem, czy jakąś narodowość spotkałem. Co ma takiego... Tu mnie... Może nie wiem, czy słowo pierdolca to dobre słowo. Ale na swoim... Na punkcie swojej narodowości i chluby. I o tym, jak wspomną gdzieś oni. Witam cię. Szeregowy łupek melduje się na rozkaz. Tak się składa, że mam przy sobie farbę. O co chodzi? Ja mam farbę, ale nie umiem malować. Oj. To rzeczywiście może utrudnić sprawę. A ludź umie malować? Ja rozkazuję. Niech umie. To chyba zależy co. Ptaka niech namaluje. Takiego redańskiego jak na herbie. Mogę spróbować. Masz jakiś pędzel? Piękny ptak! Boże. Jak żywy całkiem! Tak myślisz? Cóż, jeśli ci się podoba? Dobry ludź, nie taki jak inne. Dziękuję. Jak to na wojence ładnie. Fajny quest. Komuś jak odpadnie. Będzie gulasz. Rękawice topornika? A w ogóle mam coś do stworzenia dobrego? Jakiś koks miecz? O kurde. Na 15 level. Tylko on by namalował? Okej. Okay. Ciekawe. Skrzynka za nim? Chyba już zluciłem. Uuu! Pa! Ulepszona zbroja. Cechu wiedźmińskiego gryfa? Ty nie widziałem tego. Cholera jasna. 18 level. Dobra, ostatni quest na dzisiaj i będzie to zlecenie wiedźmińskie, bo pobocznych w sumie już nie ma żadnych. To będzie dla dzieciaczków. Co tu mamy zrobić? Zlecenie potwór z lasu. Potwory, tak jak ludzie, mają swoje preferencje i gusta. Wedle legend smoki rozsmakowane są w dziewicach, a gule w gnijącym mięsie. W lesie pod Nowigradem zalękła się z kolei bestia, która najwyraźniej podobała sobie redańskie transporty wojskowe. Nie dziwne więc, że kapitan miejscowego posterunku oznaczył nagrodę za łeb potwora. Okej.
i tam pomóc. Teraz wolni. Poddaj się! Lub do walki, stań. Łowca czarownic. Rozmawiać z dowódcą posterunku. A? Czego chcesz? Ja w sprawie ogłoszenia. Podobno macie problem z jakimś potworem. Problem? Dobre sobie. W czarnej dupie, kurwa, jesteśmy, a nie mamy problem. Siedzi jakieś kudłate chuj wie co w lesie i napada na każdy jebany transport, jaki tu jedzie gościńcem. Kończą nam się już bełty, strzały, prowiant. No niedobrze jest. Wysłałem paru ludzi, żeby zobaczyli, co się dzieje i nie wrócili. Helen dalej z tego nosa strzela. Sprawa jest prosta. Przynieś mi łeb tej mędy, to dostaniesz złoto. Tyle, co w ogłoszeniu stoi. Targować się nie będę, kwatery mi więcej nie wyda. Ale mogę od siebie dołożyć glejt, z którym przejedziesz przez pontan. To jak, stoi? Zlecenie. Uczciwa oferta. Zobaczę, co da się zrobić. Dziewczynka. Nie no, ten armor już jako tako wygląda, bo tam to szydera była. Kurde, pół HP na hita od level 5 potwora? Przecież armor wymieniłem dopiero co. Co jest? Ślady pazurów, tępych zębów, żerowały to trupojady, ale wszystkie zadane przez nich rany są pośmiertne. Ślady stóp. Ktoś przeżył, albo potwór jest humanoidem. Wszystko zrabowane. Albo ktoś zwędził ładunek już po ataku potwora, albo nasz potwór kolekcjonuje militaria. Rany jak od pazurów, a tu strzała, ułamana tuż przy ciele. Coś tu śmierdzi. Trzeba pójść za śladami. Warto się tu rozejrzeć. Jeszcze kroka, będziesz miał dodatkową dziurę we łbie, Dwan! Czego tu szukasz? Mów! A tak sobie spaceruję. Zażywam świeżego powietrza. Myślisz, że to są żarty? Bo mi nie jest do śmiechu. Epe! O! Ale te kryty biją. Jeszcze jest crit damage 50% na tym mieczu założone. Może się nie bijmy. Ty to pani? Ale z niej tryska. Pa, pa, pa. Tak, wiewiórczy ogon. Oj, mam pewne podejrzenia, co to może być. Jezus. Z wyrolu? Czemu? Mówię, że to jest ogon. Wiewiórki na pamiątkę sobie skąd wzięła. No nie mogę, no. Kłesik. Znowu coś pobocznego. Możecie wyjść, nic wam nie zrobię. Kiedy ostatnio zasiadłaś? Tydzień temu. Pół pieczonej wiewiórki, a potem jeszcze trochę jagód. Czemu siedzicie sami na tym odludziu? Gdzie są wasi rodzice? Niektórych zabili czarni, a niektórzy sami nas wypędzili z domów, bo za dużo gąb do wykarmienia. No. Proszę, podziel się z innymi. A to dla nas? Naprawdę dziękuję! Proszę, to dla was, za waszą dobroć. Prędzle, węże. A co dostałem od niej? Lalkę. Taka mała już ma wpojone zasady, że coś za coś. Jak coś dostała, musi coś dać w zamian. Znaczy nie musi, ale za dobroć. Dawaj kaskę i glejt. No, dziękuję, Darak. Dorwałeś tego potwora? Max. Nie było żadnego potwora. Na konwoje napadały elfy z komanda Skojatel. Masz, to i wiewiórcze kity. Skojatel, powiadasz? A myślałem, że już żeśmy wybili te szkodniki do ostatniego.
że nie ludzie zmądrzały. McDonalda ćwik. No, to trzeba będzie ich usadzić. Zrobi się spis długouchych w okolicy, powiesi co dziesiątego, to się uspokoją. Z pewnością. Dziękuję, Ksemcio. Widzę, że myślimy podobnie. Swój chłop z ciebie. Masz to obiecane złoto. 30 koron? Szerokiej drogi. Ale ten glejcik chyba więcej warty. Dobra. Redański glejt. To tyle. Wszystkie zlecenia wiedźmińskie zrobione. Wszystkie questy poboczne zrobione. Została fabuła. Tamarka. I z Tamarką jutro, bądź też dzisiaj porozmawiamy. Chociaż jeszcze te znaki zapytania mnie kuszą trochę, nie powiem. Ale trzeba coś pchnąć fabułki. Wykrzyknik na mapie masz? Och, kurde. Ale to z czasem, jak będę w tamtą okolicę szedł, to się zrobi przy okazji. Teraz Tamarkę ogarniemy. Kończę Wiedźminka na dzisiaj. Jak ktoś chce, to dzisiaj albo jutro będzie w okolicach 18-19 kontynuacja. Tym levelem powinien iść do Nowigradu? No spokojnie, zaraz ta fabuła poleci, jak nie wiem. Bo już wszystko zrobiliśmy prawie poboczne, co się da. Nawet Gwinta. Dobra, stan gry zapisany. Wyjdziemy do głównego.